Moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy bitew w knajpie Charków, gdzie jest jeden zwiadowca potencjalny, ale nie do końca. To jest taki zwiadowca trochę z tyłka, bo to jest chiński. Więc to jest no kategorię niżej niż prawdziwy zwiadowca. Spokojnie możemy go uznać za takiego zwiadowcę słabszego. My mamy kołowca, czyli pojazd, który za chwilę tutaj wszystko nam podświetli. Możemy być z tego faktu bardzo zadowoleni. I żeby to wykorzystać, już teraz możemy namierzyć w te rejony. Poczekajmy chwilkę. Nasz kowiec uznał, że dobrze będzie stać w krzaku. Nie popieram takiej wersji. Ale no, to już niestety jest jego decyzja. Pocisk leci dość długo, bo to jest dość daleko, choć się może wydawać, że to jest blisko, to jest daleko. Widzieliście, jak dużo czasu minęło między moim pociskiem? Jak dużo minęło między moim pociskiem? Maniak strachu ciemka dodał wyprzedzeniem jakieś randomki powodzenia w Halengu da 9 zł i 50 groszy. Dziękuję bardzo, oczywiście wezmę sobie to do serca i odpowiem. Progetto. Patrząc na jego sposób gry, trzeba przyjąć, że jest bardzo nieprzewidywalnym graczem. 430 u dostaw, więc będzie się cofał raczej tylko. Zgodnie z przewidywaniami, on się tylko cofał, bo dostał strzał. Ja tutaj bardzo kiepsko zagrałem, bo ustawiłem się tak, że nie mam gdzie się cofnąć. Mój błąd. Teraz tak. Mamy do wyboru środek i tutaj tą część mapy. Ja jakby w pełni się koncentruję na tej, ponieważ tutaj jest najłatwiej mi trafić. Ale troszkę czuć, że tam na tamtej stronie by się przydało pomóc chłopakom, bo widać, że różnie to wygląda. Czekam, jak się zacznie cofać. Zacznie się cofać za chwilę raczej. No, co do tego strzału, no nie wiem, no w sumie to nie mam pretensji do siebie. Poleciało to mniej więcej tak jak chciałem. Znaczy wycelowane było tak jak chciałem. Trochę za bardzo tutaj spadło, no ale cóż, przynajmniej 600 po ogłuszeniu. Dobijemy go, już nie będziemy. Progetto jest lepszym celem, wiadomo. Celując w Progetto zrobimy więcej, ale już trudno, już się skupiam na nim. Już i lufę mniej niech mają. On będzie teraz podjeżdżał troszeczkę i się zacznie cofać zaraz. Dokładnie to, co sądziłem, to żebym tak grał na jego miejscu. Czy Challenger jest dobry do gry for fun? Challenger jest bardzo dużym TD-kiem, bardzo ma miękki pancerz, ładnie się w niego wbijamy. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o maskowanie, są ciekawsze, jeśli chodzi o działo, są ciekawsze, więc tak nie do końca w sumie wiadomo, jaką on funkcję ma pełnić. Nie nadaje się zbytnio do snajpienia, nie nadaje się też zbytnio do gry na pierwszej linii, taki kurda, trochę dziwny wynalazek. Uważam, że są ciekawsze pojazdy od niego. Leopard jest bardzo ciekawym celem, lecz ja się bardzo źle do tego nastawiam. Trochę go odpuszczam, co jest może błędem, bo tu jest ten budynek i ja mam taką świadomość, że raczej trafię w budynek. Wiem, że celownik pokazuje 50 na 50, ale kurna, jakoś tak, no nie jestem przekonany, już nawet, o tutaj właśnie, tutaj już lepiej mi się wydaje, że może to polecieć. Tego chociażby kran Wagna. Pięknie. O. I do tego jestem już lepiej nastawiony. Jakby przewiduję, że tutaj ok, mogę trafić. Natomiast tam jakoś tak, no nie lubię strzelać. Nie nastawiam się raczej na trafienie. Tutaj zobaczcie, wszędzie wszystko jest pochowane.
więc teraz bym się nastawiał na Leoparda znowu. Może wejdzie. Bądźmy dobrej myśli, że może akurat wejdzie. Okej? Okay? Kapisz? Kapisz, Leopard? Kapisz, kapisz, kapisz? Dostaniesz bułę, co? Jak to? Jak to z tobą będzie, chłopie? No. Ja mówię, przewidywałem, że to może tak wyglądać. Nie jestem absolutnie zły. Okej, okay, spoko. Ten gościu już jest na dobiciu. W ogóle ja jadę. Nie wiem, co się stało, ale czasami mam takiego... baga, nie baga, może moja krewetura odmawia posłuszeństwa, ale czasami nie działa, czasami właśnie zadziała za bardzo i sama... O, na przykład teraz mi się Arta cofa, ja nic nie klikam, a mi się cofa. Wydaje mi się, że mi się przytrzymują przyciski na krewaturze, ale dobra. Nie chcę tego rzucać na sprzęt, może ja jestem po prostu jakiś głupi. Czemu od razu winę obwiniać sprzęt biedny? Niczemu winny. Godzilla, no to jest cel genialny dla nas. Sęk w tym, że... Właśnie. Ten celownik to jest taki bardzo, bardzo rozbity i to może równie dobrze trafić w Godzillę w budynek Visa 7. Niestety ta najgorsza opcja. W nikogo. Nie ma miejsca. 15 sekund do przodowania. 14. 13. 12. 10. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, leć. Wydaje mi się, że zrobiłem co mogłem. Ogłuszyłem go. Nie jestem zadowolony, no ale cóż. Na tej stronie będzie lepiej. Tutaj na pewno będzie troszkę lepiej, kochani. Super Conqueror, co? On będzie pewnie wykryty, bo jest człowiekiem ciężkim, to będzie wykryty raczej. Mogą na tego 430 się skupić, ale już nie będę rozwalał celownika sobie. Oj. O, pięknie jednak. Pięknie. Więc. Tempomat się włączy, dokładnie. Masz na te 9-2 prawie dwie biegłości. Wiem, wiem, wiem. No, tego 430 troszkę smutno strzelać. Mało HP ma. A jestem jednak człowiekiem, który trochę na to patrzy. Jak już tak długo ładuje, to fajnie jest strzelić za troszkę więcej niż 100. Oj, to może być klafior. Wow! Powiem szczerze, że nie liczyłem, że ten strzał zada takie duże szkody. Jeszcze 600 po gąsce. Wow. Wow. Fajnie. Mega fajnie. Mega się cieszę, że takie duże szkody robię. A ta mapa jest wyjątkowo dobra pod Artem. Ja ją tutaj bardzo lubię. Nawet w bitwach klanowych i troszeczkę nadużywałem, biorąc aż 3 na tę mapę. Cóż wiemy? No wiemy o tym, że Godzilli nie dorwiemy. Wiemy o tym, że czwórki nie dorwiemy. Wiemy, że 430 może dorwiemy. To może tutaj. O. O, ciekawe. Czy Arta zginie przez Godzilla? Czy Godzilla wykończy ciebie? Godzilla cię wykończyło. To może tutaj. Samolot przeleciał? To powinien wykryć. Samolot przyleci, to powinien wykryć na logikę, co nie? Niestety. Uznał, że nie. Nie, nie wykryję. Nie zrobię tego. No, I don't, I can't. I won't. Leć, zabijaj. Wydaje mi się, żebym go zabił. No, ale 113 mi uprzedziła. Cóż można powiedzieć o tej bitwie? Zrobiliśmy 3090 uszkodzeń. Ten wynik nie jest, podkreślam, nie jest moim wynikiem życiowym, ale dużo po ogłuszeniu, tam po asyście, więc spoko. O, misja. O, jak fajnie. Rozkaz odzyskałem. Super. Pierwsza klasa. I moi drodzy,
No spoko. I spoko. Zrobiliśmy coś tam. Miała być bitwa dla widza, więc co? Jest bitwa dla widza, proszę bardzo. To była dla mnie przyjemność. 64